Kolejny druk, zmiana uchwały nr 66/614/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie opłaty miejscowej. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego nr 415, pozycja 4740 z późniejszymi zmianami. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk nr 1463, pierwsze czytanie, referuje pani Cecylia Wołow. Bardzo proszę, pani dyrektor. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, w imieniu Pana Prezydenta przedkładam projekt uchwały według druku 1463. Zmiany w uchwale dotyczącej opłaty miejscowej mają też charakter porządkowy, niemniej jednak już nie dotyczą wykreślenia tutaj zapisów dotyczących zawierania umów, bowiem z podmiotami pobierającymi opłatę miejscową te umowy nie są zawierane. Natomiast zmiana polega na tym, że do listy inkasentów dopisane zostały kolejne podmioty, inne podmioty zostały wykreślone. Ma to po prostu umożliwić pobór opłaty i wypłatę wynagrodzenia za inkaso podmiotom, które pobierają opłatę miejscową od turystów przyjeżdżających do Krakowa. Przypomnę tylko, że szacowane wpływy z opłaty miejscowej na 2014 rok, bo już tutaj możemy mówić o budżecie 2014, zresztą analogicznie jak w roku bieżącym, to jest 1 800 000, 10% wynagrodzenie za prowizję, za inkaso, za pobór tej opłaty miejscowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała druk. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 15.10.2013 roku, godzina 15. Ostateczny termin zgłaszania poprawek na 17.10.2013 roku, godzina 15.